podjęliśmy decyzję taką, że nie widzimy innego rozwiązania tego problemu, jeżeli nie odsuniemy od podejmowania decyzji zarządu powiatu. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu z ordynatorami wszystkich oddziałów naszego kamiennogórskiego szpitala i po zasięgnięciu opinii też naszych lekarzy, bo jest to dla nas bardzo cenna wiedza, którą nam przekazali, zdecydowaliśmy się wspólnie postawić ultimatum zarządowi powiatu. Ultimatum, które zostało przekazane pani wicestaroście, ponieważ pan starosta przebywa aktualnie na urlopie wypoczynkowym. Ultimatum dotyczyło podjęcia decyzji przez zarząd powiatu o odwołaniu zarządu spółki w ciągu 3 dni, czyli do dzisiaj, do piątku. Jeżeli do piątku ta sytuacja zostanie poprawiona, jeżeli ta decyzja zostanie podjęta, będziemy dalej rozmawiać. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej informacji, nie zostały podjęte w zasadzie żadne decyzje, a może i podjęte zostały takie decyzje, że zarząd szpitala ma zostać. W związku z tym stajemy tutaj przed Państwem, żeby poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy procedurę referendalną mającą na celu odwołanie całej Rady Powiatu. Ponieważ nie możemy odwołać ani starosty w wyniku referendum, ani zarządu w wyniku referendum, trzeba odwołać całą Radę. W dniu dzisiejszym, drodzy Państwo, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze grupa inicjatywna, to jest około 19 osób, ustawa o referendach lokalnych mówi, że wystarczy 15. Jest 19 osób, które podpisują się pod inicjatywą referendalną w sprawie odwołania Rady Powiatu. Pierwsze 4 osoby, które podpisały tą listę, jesteśmy my, wójtowie, burmistrzowie powiatu kamiennogórskiego. Informuję jednocześnie, że w dniu dzisiejszym takie same zawiadomienie o przeprowadzeniu referendum zostanie złożone do komisarza wyborczego w Jeleniej Górze. Oczekujemy teraz reakcji ze strony starosty, który ma obowiązek poinformować pełnomocnika do spraw referendum o tym, ile jest osób uprawnionych do głosowania, ile musimy zebrać podpisów. To już, drodzy Państwo, wiemy. Będziemy potrzebować 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania z 2018 roku, czyli 3660 podpisów. Będziemy mieć na to 60 dni, ale myślę, że sprawa jest tak poważna, że zbierzemy to w ciągu kilku godzin.